On zostawił i w ogóle się nie spotykał. Jak powiedziała, że jest z nim w ciąży i chodzi z nim, no to on zrezygnował i okej, zostawił ją mi i z głowy. No jak w ciąży zaszła, no to mówiła, że to jest z Leszkiem Wałęsą. No ona mi się zwierzyła, no. Jego dziecko, bo to moja bratowa była. I on z nią, i on chodził codziennie wieczorem, przed wieczorem, jak się zaczęło ciemno, chodził tam. No i ona, ta Wanda, ta jego, mówiła, że ma z nim, i on wiedział dokładnie. I w dzień to spacerował tu po szosie w jedną, w drugą stronę, a jak zaczęła się ciemno się robić, to dopiero szedł do tej Wandy. Syn Wałęsy był ładny chłopak, jak żeśmy go zapoznaliśmy. Jeszcze w trumnie ładnie leżał, ładnie ubrany. Jak malowany taki. Pasł dziadek kozy i sobie zasnął i usnął. Dzieci się bawiły wspólnie razem, no przyleciały tu sobie, wodę zobaczyły, no to się chlapały we wodzie. No i nie wiem, czy kto popchnął go, czy jak, że on wpadł i dopiero ta Hania pani Podgórskiej poleciała powiedzieć, że Grzesiu pływa. Wszystko przyleciało biegiem, no i faktycznie na buziulce pływał. Już nie żył. Wszyscy powiedzieli, Grzesiu, mówi te, płynie. Nie powiedzieli, utopił się, tylko płynie. Był na pogrzebie, bo był. No i później tam do Wandy, ale że Wanda z pogrzebu to go odepchła od siebie, bo już go odepchła. I on już tu nie wrócił, nie przyjechał, bo go odepchnie. Ona mocno płakała za tym dzieciakiem, bo mocno. I prowadził pod rękę i później nie wiem, co się tego, że czy może się posprzeczali, czy co, bo go odepchła. Nie wiem. Tego to ja nie mogę powiedzieć, bo nie wiem dokładnie. Na pogrzebie to wie pan, on przyjechał, do domu tam nie weszłem, bo byłem przed domem, a jak tam się on doszedł, tylko trumienka z tym chłopczykiem była wiezona na wozie. Tu ludzie z wioski szli za tym wozem, a on z tyłu kilkanaście metrów, 20 metrów, 15 metrów z tyłu szedł za tymi ludźmi. No mi się wydaje, że za dużo wziął na siebie i nie... Gdyby był wszystko mówił prawdę od początku, nie tając, bo to żadna tajemnica była, byłby bardziej na wierzchu, a tak zaplątał się. To, że miał dziecko, to ja akurat nie tak mi los potraktował, że przedślubnych dzieci nie miałem, ale to nie jest powód temu, żeby komuś nogę podkładać.